projekt zarządu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Kotarskiej, Grzebrzeckiej, Siedleckiego, Wałkolejowej i Podgórskiej. Proszę Państwa, może ja nie będę czytać uzasadnienia, ponieważ wszyscy Państwo mają. Wiem, że komisja też nie podjęła, komisja planowania przestrzennego nie podejmowała tego projektu z tego względu, gdyż otrzymaliśmy odpowiedź od pani prezydent Koterby, że rejon ten został wpisany już jakby na listę oczekujących, ale my z Rady Dzielnicy z panią Anią Matuszek byłyśmy na spotkaniu tutaj właśnie w siedzibie Rady Dzielnicy, była pani dyrektor z Biura Planowania Przestrzennego, z Wydziału Architektury, reprezentanci Stowarzyszenia Obrony Brzegórzek, Agrolu i mieszkańcy. To spotkanie było teraz. To spotkanie było właśnie teraz w piątek i tak tydzień temu. No i doradzono nam właśnie, że mimo wszystko dobrze byłoby, jakbyśmy żebyśmy po prostu podjęli, jeżeli chcemy taką uchwałę. Być może uchwała ma większy wpływ niż, bo bardzo dostaliśmy tą odpowiedź, to jest odpowiedź na moje pismo, które wysłałam z prośbą. To było tylko pismo o sporządzenie tego planu zagospodarowania, a tu jeżeli będzie uchwała, to zatem myślę, że też musi jak najwięcej sygnałów wpływać i od stowarzyszenia, od mieszkańców i być może to przyspieszy w przyszłym roku, że nam się uda. Pani Ania. Może ja jeszcze wyjaśnię spotkanie, które, bo są tutaj pytania. Otóż spotkanie, które zostało przeprowadzone w ostatni piątek z mieszkańcami, było faktycznie spotkanie na wniosek mieszkańców i dlatego ono się tutaj odbyło. Z udziałem mieszkańców, administratorów budynku, oni biegli tak praktycznie prym i mówili, przedstawiali sprawę, jak oni, z jakim problemem oni się tutaj spotykają. I ten problem jest troszeczkę szerszy niż ten, o którym mówiliśmy tutaj na początku, że jest to teren zalewowy. Nie jest to tylko i wyłącznie teren zalewowy, ale jest to teren Starorzecza Wisły, który i na tym terenie wlewał się również prądnik do, na poziomie ulicy Blich do Wisły, która przez dosłownie 200 lat stała się tak zwanym starym korytem, była wielkim jednym bajorem, które zostały zasypane, sztucznie zasypane, a więc te rejony są specyficzne dla, jeżeli chodzi o warunki budowlane, nie tylko jeżeli chodzi o strukturę wód na tym terenie, ale ze względu na to, że ten teren jest sztucznie usypany i na tym terenie zostały zbudowane budynki. Teraz mamy coraz więcej muzeów, które ingerują w ten teren i to bardzo, bardzo mocno w dół. Dostaliśmy również pismo, które z Wydziału Hydrologii, które twierdzi, sugeruje, że rzeczywiście podtopienie budynku nr 19 przy Alei Gażyńskiego mogło być spowodowane wybudowaniem Galerii Kazimierz, a wcześniej ten sam wydział negował, że taka sytuacja mogłaby mieć miejsce. Obecnie administratorzy, którzy tutaj byli, reprezentowali 14 budynków, z których znaczna część jest podtapiana, nawet w okresie suszy hydrologicznej. Co, tak jak zwróciła się tutaj pani architekt, jak i pani Bożena Kaczmarska-Michina, może być rzeczywiście związane z budowaniem, zabudowywaniem tego terenu w błąd i powodowaniem, że wody, które nie mają ujścia, gromadzą się w innym miejscu pod budynkami, które nie mają zabezpieczeń. Dlatego też pani Bożena Kaczmarska-Michina wręcz zasugerowała nam, żebyśmy napisali jeszcze jedno pismo do nowego planu. Dlatego, ponieważ oni będą teraz rozpatrywać tego typu wnioski do nowego planu w kolejności wpłynięcia wniosków. A ponieważ niewiele osób wie, że ten plan ma być zrealizowany,
zrealizowany do połowy 2018 roku, to mówi, że ona będzie miała to w pamięci i prosi, żeby tego typu uchwałę podjąć. To jest, to było klucz tego spotkania, na którym też pobyli mieszkańcy, więc gdybyśmy dzisiaj podjęli negatywną uchwałę, no to ja musiałabym tym mieszkańcom tłumaczyć, dlaczego, skoro urząd wypowiada się pozytywnie, prosi nas o taką uchwałę, my podejmujemy. No. Dziękuję bardzo. Janusz Byczko. Ja jeszcze chciałem zapytać, dlaczego nie byłem informowany odnośnie tego spotkania, które odbyło się w piątek? Ponieważ było to spotkanie na wniosek mieszkańców, jako że my z panią Anią Matuszek się już od dawien dawna interesujemy tą sprawą, no więc nawet nie sądziłam, że też jest konieczność zapraszania komisji. W szczególności, że to było spotkanie zainicjowane dla mieszkańców, a my jako Rada Dzielnicy byliśmy tutaj, słuchaliśmy i też ewentualnie coś dodawaliśmy, więc to nie było na pewno jakieś spotkanie dla nas, dla radnych przede wszystkim. Dziękuję. Chciałem jeszcze odnieść się do samej uchwały, ponieważ było wcześniej wysłane pismo, które zostało wcześniej wspomniane. W nim jest zawarta informacja, mianowicie to nie chodzi o to, Pani Aniu, żeby było negatywnie, tylko z tego pisma jednoznacznie wynika, że składanie jakichkolwiek wniosków do przystąpienia jakiegokolwiek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest w tym momencie no, nie na czasie. Dlaczego? Może zacytuję chociaż fragment tego pisma, to jest pismo zastępcy prezydenta miasta Krakowa, Pani Elżbiety Koterby w sprawie wniosku o przystąpienie rozporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic Siedleckiej, Górze Górzewskiej, Kotarskiej i Polskiej. Ten fragment przeczytam, który uważam, że jest najistotniejszy. W związku z intensywnymi pracami nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, uwzględniając stanowisko organów nadzorczych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych, stojących na stanowisku, że plan miejscowy powinien być uchwalony pod rządami studium w takim samym kształcie jak podczas podejmowania uchwały inicjującej działania planistyczne, mając jednocześnie w perspektywie roku 2013 uchwalenie zmiany studium, wstrzymane zostało podejmowanie nowych programowych działań planistycznych, natomiast działania planistyczne o charakterze interwencyjnym ograniczone zostały do niezbędnego minimum. Wydaje mi się, że dobrze by było poczekać, aż studium zostanie uchwalone i wtedy dopiero wnioskować o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tego obszaru. Pani Ania Matuszek, wróciłbym pismo, rzeczywiście taka byłaby logika, natomiast pismo to zostało datowane z natury. 10 października. 10 października, natomiast ostatnie spotkanie było ostatni piątek. I rozmawialiśmy między innymi z panią, z dyrektorem biura planowania przestrzennego, która prosiła nas o jak najszybsze zaopiniowanie tego typu uchwały i nie czekanie na jakiekolwiek terminy, dlatego ponieważ będzie się liczyła data, o czym poświadczy pani przewodnicząca, data wpłynięcia wniosku, więc bo oni się będą zajmowali w tej kolejności. Więc, jest tutaj oczywiście jakaś niezgodność, natomiast myślę, że stanowisko późniejsze i to stanowisko bezpośrednio przedstawione Radzie i mieszkańcom przez dyrektora Biura Planowania Przestrzennego dla mnie jest w tym momencie wiążące, a może być asekurujące po prostu dla mnie. W szczególności, że uważam, że to jest przede wszystkim robione, podejmowane, jak podejmiemy to, to właśnie na wniosek, na prośbę mieszkańców. I to naprawdę oni nas proszą, bo są już praktycznie zdesperowani, aby cały czas podejmować jakieś kroki i pisma i coś, żeby po prostu coś spróbować zadziałać, żeby coś przyspieszyć. Pani Elżbieta. Ale to mi się wydaje, że nie ma sensu tutaj przekonać specjalnie tym pismem, o co nie chodzi, że oczywiście, no studium opracowujemy, to taka jest kolejność, no jednak będzie takie z naszej strony, że tak powiem, prośba o to, żeby taki miejscowy plan powstał, no to będzie to jakiś, że tak powiem,
już jak zaczną przygotowywać te plany, jakiś dodatkowy argument, żeby się akurat zająć tym terenem, no, co do miejscowego planu. W szczególności, że uchwała to będzie bardziej wiążąca niż pismo. Że to nic się nie stanie, jak wydałam parę dni się, prawda, to się mijamy, a pismo będzie i będzie już jakiś asumpt dla tego, żeby miejscowy plan później, jak będzie studium, żeby wiesz, tam w jakiejś kolejności jednej z pierwszych, prawda, wystawało. A miejmy nadzieję. Od razu wystartuje pierwszy. Ale no nie będzie pierwszy, bo dawam to będzie już. Mamy, że to może być jakiś pierwszy. Jeszcze w formie wyjaśnienia, to co pani Ania powiedziała, że Biuro Planowania Przestrzennego decyduje o podjęciu działań planistycznych, tylko Rada Miasta Krakowa, jak podejmie uchwałę, przystąpimy wtedy do tego. Ta praktyka jest taka, że praca nad planem trwa latami, to nie jest rok, kilka lat. Mamy dowód planu osiedlowskiego. Trwa to kilka lat, znaczy to nie tak po prostu osiuma. Obiecano, że będzie w połowie 2020. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Przepraszam, ja się zagapiam. Ja mam pytanie odnośnie do zdania drugiego. To znaczy właściwie tego pierwszego, bo tam jest gdyż, ale zaczyna się od dużej litery. Chodzi mi o ten akapit, zaczyna się od wyrazu obszar. Nie za bardzo rozumieć. Myślę, że coś tutaj jest pokręcone. Nie, nie chodzi o literę, bo wie pani, litera to nie wpływa na sens. Nie, bo ja to w takim razie albo może wyjaśnić. Nie o to mi chodzi, ale mogę? Chodzi mi o to, że jest napisane tak, obszar ten jest objęty negatywnym wpływem piętrzenia stopniem wodnym w dąbie, na lesie zalewowy. No coś tutaj jest gramatycznie nie tak. Ja nie rozumiem tego zdania. Słyszycie, ja bo po prostu przepisałam zmianę do pisma, dlatego celowo nawiązując do pisma. Nie. Chodzi mi o kwestie stricte dramatyczne. Piętrzenia stopnia wodnego dąbie, prawda? No nie ten przypadek. A ten i to w nawiasie zalewowym, nie wiem do czego się... Teren zalewowy. Prawda? Czyli coś teren zalewowy. Właśnie, można to zmienić troszeczkę, żeby... Czy piętrzenie stopień wodny dąbie to jest określenie konkretnego miejsca, prawda? Czyli piętrzenie stopień wodny dąbie to się nazywa. Nie. Piętrzenie spowodowanego stopniem wodną. To spowodowanego powinno się dopisać i już. Nie, wpływem piętrzenia stopnia wodnego dąbie, a nie stopniem wodnym dąbie. Mam jeszcze uwagi co do ostatniego. Właściwie tego pierwszego, bo tam jest gdyż, ale zaczyna się od dużej litery. Chodzi mi o ten akapit, zaczyna się od wyrazu obszar. Nie za bardzo rozumieć. Myślę, że coś tutaj jest pokręcone. Nie chodzi o literę, bo wie pani, litera to pewnie się nie wpływa na sens. Nie, bo ja to w takim razie albo może wyjaśnić. Nie o to mi chodzi, ale mogę? Chodzi mi o to, że jest napisane tak, obszar ten jest objęty negatywnym wpływem piętrzenia stopniem wodnym w dąbie, na lesie zalewowy. No coś tutaj jest gramatycznie nie tak. Ja nie rozumiem tego zdania. Słyszycie, ja bo po prostu przepisałam zmianę do pisma, dlatego celowo nawiązując do pisma. Nie. Chodzi mi o kwestie stricte dramatyczne. Piętrzenia stopnia wodnego dąbie, prawda? No nie ten przypadek. A ten i to w nawiasie zalewowy, nie wiem do czego się... Teren zalewowy. Prawda? Czyli coś... Teren zalewowy. Właśnie, można to zmienić troszeczkę, żeby... Czy piętrzenie stopień wodny dąbie to jest określenie konkretnego miejsca, prawda? Czyli piętrzenie stopień wodny dąbie to się nazywa. Nie. Piętrzenie spowodowanego stopniem wodną. To spowodowanego powinno się dopisać i nie już. Nie, piętrzenia stopnia wodnego dąbie, a nie stopniem wodnym dąbie. Mam jeszcze uwagi co do ostatniego zdania, ponieważ faktem jest również woda. Pod wieloma budynkami. Można jest, faktem jest również. Występowanie wody. Proszę Państwa, musimy tutaj poprawkę przegłosować. No, tam jest, to powinno być występujące.
wiodąca woda i prowadzona bez ekspertyz, bo za chwilę będę w drugie słowo, prowadzona bez ekspertyz. A to co ten fakt? Jaki byłby, należy zwrócić również uwagę, że pod wieloma filmikami i obrębie na znajduje się woda czy coś takiego. Bo ona rzeczywiście istnieje, to o to być może faktem, prawda? To jest również występowanie wody pod wieloma. Występowanie wody. Czyli ja dam się poprawkę. W uzasadnieniu, tak, najpierw... Faktem jest również występowanie wody pod wieloma. Stopnia, tam będzie przypadek, na przykład stopnia wodnego. Stopnie zamieniamy na stopnia. Wodnego. Dąbie. I może obszar ten, przecinek, zalewowy, objęty jest, czy coś takiego, prawda? Negatywne wpływa, bo ten zalewowy... Nie, pietrzenia przez stopień wody dąbie. Aha, no. Czyli tak. Przez zalewowy jest objęty negatywnym wpływem piętrzenia przez stopień wodny dąbie. Występująca woda, bo powinno być prowadzone to słowo występująca przed woda. I w drugim zdaniu dalsza bezplanowa i prowadzona bez ekspertyz hydrologicznych zabudowanie bez ekspertyz hydrologicznych zabudowa. Prowadzona. Czy my mamy na ten temat i nie będziemy mieli, jak to ostatnio przecież mówiła nam pani, która zajmowała się tym. To są tylko nasze mniemania, ale możemy mówić, ale widział Pan, Pani Januszu, widział Pan jakąś ekspertyzę hydrologiczną? Nie zobaczę jej, bo ona jest w późniejszym etapie. No to w tym momencie również nie widzieliśmy. Na etapie WZ-ki nie jest wymagana, więc nie wymagajmy od inwestorów rzeczy, które... Ale na razie ich nie ma, jeszcześmy nie widzieli. Nigdzie. Warto by było prześledzić, czy dalej ona się pojawi. Ale jak napiszemy tutaj, to przynajmniej będzie. Że zwróciliśmy na to uwagę, że jej nie ma. Tak, ale nie mówiliśmy, że nie ma. Nie, o tym naprawdę nie wiemy. No nie wiemy. My nie wiemy, ale my piszemy, według nas to jest i według osób, które są zainteresowane, mówią, że nie ma. No to czyli też nie będziemy zaprzeczać administratorom, którzy mówią, że są przez to zagrożeni. Czyli tak, faktem jest również... Jak? Występująca woda. Bo występowanie wody.
Albo występowanie wody. Albo tak, albo tak. Występowanie. Oczywiście. Występowanie. Coś jeszcze? I tutaj prowadzona rzecz. Dalsza bezplanowa i prowadzona. Ja bym w ogóle przepraszam, jeśli mogę, ale ja nie wiem, czy to jest prawidłowo, dalsza bezplanowa, bo tam jakieś plany są jednak. Ja bym napisała, ograniczyłem się dużo tych ekspertów, że prowadzona bez ekspertyz hydrologicznych zabudowa tego terenu może zamienić. Ale pani. Pani bezplanową w tym sensie, że. Bez planu zagospodarowania przestrzennego. O to chodzi. Planowany jest tylko jeden budynek, powiem. Tak, nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. I to jest chaos. Dobrze, to się nie. Dobrze, czyli tak, uzasadnienie zamienia się słowo stopniem wodnym na. Teraz pod stopniem wodnym na przestopień wodny dopisuje się w miejscu po obszar ten przecinek zalewowy, wykreśla się w nawiasie zalewowy, dopisuje się występowanie przed woda pod wieloma budynkami, dopisuje się prowadzona przez bez ekspertyz hydrologicznych. Czy coś jeszcze? W takim razie głosujemy nad poprawką. Kto z Państwa jest za? Czy tam jest to woda jeszcze w tym zdaniu pierwszym? Przed. Obszar ten jest objęty negatywnym wpływem mierzenia wody przez stopień wody, powinno być chyba, prawda? Oczywiście, nie. Dlaczego piętrzenia? Stopnia wodnego, fali. Piętrzenia stopnia wodnego, raczej stopień wody piętrzy wodę, a nie... Przez stopień wody. Ale co się piętrzy? No woda, no co może stopień wody piętrzy? Obszar ten jest objęty negatywnym wpływem piętrzenia wody przez stopień wodny. Prawda? No, nie obszar piętrzenia. Dobrze, to też to podpisuje się wody, bo pierwsze zdanie będzie brzmiało tam w uzasadnieniu już po dwukropku. Obszar ten, przecinek zalewowy jest objęty negatywnym wpływem piętrzenia wody przez stopień wody dąbie. Przecinek, a równocześnie jest to teren Starorzecza Wisły i tak dalej. Obszar ten zalewowy, tak to ma wyglądać? Nie. Tak, żeby to doprecyzować, już nie ma. Nie ma poprawek. Dobrze, w takim razie przechodzimy do głosowania nad poprawką. Kto z Państwa jest za? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19. Pani Ania, 20, bo teraz dopiero założymy, czy Pani Małgosia cofnęła, to założymy, czy 19. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Janusz, Ty się wstrzymałeś? A czyli 19 za, 1 wstrzymujący. Tak. W takim razie teraz głosujemy nad projektem uchwały po poprawce. Kto z Państwa jest za? 18. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Uchwała została podjęta.